Zdrajca! Kłamca! Jesteś serem! Do niczego się nie nadajesz! Ile razy mam ci powtarzać? Tak się nie robi! Tyle razy dawałem ci szansę, ty cały czas ją marnujesz! Nie mogę już na ciebie liczyć! Koniec z tobą! Jesteś kreślony w moich oczach! Tak się nie robi! Co? Nie będzie wołał, ni podnosił głosu. Nie da słyszeć krzyku swego na dworze. Co? Nie złamie trzciny nadłamanej. O, żeś ty! Nie zagasi knotka o nikłym płomyku. Witam was bardzo serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu w niedzielę Chrztu Pańskiego, kiedy wspominamy scenę z Ewangelii, w której Jezus Chrystus przyjmuje chrzest w rzece Jordan z rąk Jana Chrzciciela. Mamy tam taką scenę, gdy wychodząc z wody słyszy głos Ojca i wypowiadane przez Niego słowa: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. Ewangelista chce bardzo mocno podkreślić, że w tym oto momencie spełniają się słowa proroka Izajasza. Te słowa, które słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, o słudze, który przyjdzie ustanowić prawo, na którym spocznie Duch Pański, który będzie rządził i który będzie rządził w ten sposób, że nie będzie podnosił głosu, nie będzie krzyczał, wołał, nie złamie trzciny, która jest nadłamana, i nie zgasi knotka o małym, nikłym płomieniu. Tym sługą jest Jezus, który przynosi nowe prawo, przy którym jest Duch Pana, który nie chce zniszczyć, pokonać, udowodnić, że ma rację, ale który jest przy człowieku, który mu towarzyszy w tych momentach, w których człowiek go odrzuca. Jezus jest tym, który nie łamie trzciny nadłamanej, nie łamie tego, który jest złamany życiem, nie gasi w nim nadziei, tej nadziei, którą traci przez polityków, przez swoich bliskich, przez krzywdy, których doznaje, niesprawiedliwość, sytuację materialną, sytuację rodzinną, jakieś inne problemy sąsiedzkie, miłosne, rodzicielskie, wychowawcze. Jezus jest tym, który nie przychodzi, żeby udowodnić, że ma rację za wszelką cenę. Przecież mógł w scenie ukrzyżowania zejść i powiedzieć: ha, frajerzy, myśleliście, że mnie załatwicie? Zobaczcie, kim jestem. A on daje się do końca pokonać przez człowieka, bo chce być tak blisko. Chce pokazać, że jego sposób na człowieka jest inny. Że to jest sposób bycia blisko i bycia czułym. To jest ta miłość aż do końca, nawet w sytuacji, gdy człowiek go odrzuca. O tej potrzebie czułości mówił papież Franciszek podczas pasterki tegorocznej, czy ubiegłorocznej już, w Watykanie. Żeby nie zmyślać, to przeczytam fragment jego kazania tak, jak to było. Jak bardzo dzisiejszy świat potrzebuje czułości. Światłość Bożego Narodzenia dostrzegli ludzie prości, natomiast nie widzieli jej ludzie zarozumiali, pyszni, ustanawiający prawa według swoich osobistych kryteriów, ludzie przyjmujący postawę zamknięcia. A może wolimy rozwiązania bezosobowe, być może skuteczne, ale pozbawione ciepła Ewangelii? Może my sami chcielibyśmy takie rozwiązania, żeby raz na zawsze przyszedł Bóg, rozwalił rządzących, wypędził palikota, pozbył się tego owsiaka, kogoś tam jeszcze zniszczył i pokazał, że my jesteśmy ostatni sprawiedliwi.
Pewnie byłoby to łatwe, skuteczne i byłby spokój. Ale on nie wybrał takiej metody dojścia do człowieka. Nie wybrał rozwiązań siłowych. Nie udowadniał, że koniecznie ma rację. On przyszedł, żeby być blisko ciebie. Żeby ci pokazać, jak bardzo jesteś dla niego ważny. Żeby ci pokazać, że w tych momentach, w których widzisz, że już nadziei nie ma, jest on. Jest on, który nie zgasi tej nadziei w tobie. Może warto przy okazji tego tygodnia, także tej niedzieli, kiedy będą różne rzeczy. Słyszycie, co dzieje się we Francji, co dzieje się na Ukrainie. Słyszycie, co dzieje się w Polsce. Będzie tyle okazji, żeby pokazać, że jestem na wzór tego sługi. Kimś, kto nie łamie, kimś, kto nie niszczy, kimś, kto nie zawsze musi udowodnić, że ma rację, kimś, kto jest w stanie odpuścić. Ale nie po to, żeby pokazać, że jestem słaby, ale właśnie, że jestem mocny. Żeby nie złamać nadłamanej trzciny i nie zgasić nadziei u osób, które tej nadziei potrzebują. Tego bardzo Wam życzę. Spróbujcie jeszcze w spokoju przeczytać tę dzisiejszą Ewangelię i Księgę proroka Izajasza i spróbujcie sami rozkminić na swój sposób. Może nie zgadzacie się ze mną. Też dobrze, o to chodzi. Chodzi o to, żebyście mogli to słowo odnieść do siebie. Dobrego tygodnia.